Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Rzadko się zdarza, żebym ja prezentował osobiście gołębie, gdyż gołębie no, nie mam aż takiego wyczucia do budowy, do opowiadania o nim, o upierzeniu, o innych cechach charakteryzujących dobre gołębie i rozpłodowe czy lotniki. Natomiast teraz muszę to zrobić, gdyż nie mam nikogo do pomocy, a dostałem gołębia od kolegi Krzysztofa Ireneusza i Doroty, przepraszam, od Krzysztofa, Krzysztof przysłał, bo z nim rozmawiałem, a hodowla to jest cała Dorota, Krzysztof Ireneusz Łepuch. Jest to gołąb, którego rodzina Łepuch przeznaczyła na aukcję, która odbędzie się 14 kwietnia w galerii Szyb Wilson w Katowicach. Tam będzie finał tej aukcji, on za chwilkę się ten gołąb pojawi w internecie. Jest to gołąb, tak jak widzimy, barwy czerwonej, pochodzący z takiego bardzo, bardzo znanego gołębia o numerze 7396, tak zwanego małego wosa. I on to jest bardzo mocnym inbredem na tego gołębia. Zdjęcie tego gołębia, którego mówiłem przed chwilą, mamy tutaj. Na wszystkie te w ogóle gołębie możemy na stronie internetowej zobaczyć u kolegi Krzysztofa, u rodziny Łepuch. Strona się nazywa www.lepuch.cba.pl. Natomiast ten gołąb to jest właśnie taki bardzo mocny inbred. I tutaj wczytując się w rodowód tego gołębia, a gołąb ten ma numer PL03071784-70, on jest dziadkiem tego gołębia, jest od strony ojca 7396 i tak samo od strony matki jest ten sam gołąb 7396, którego tutaj przed chwilą wam pokazywałem. Widzimy, on jest bardzo do niego nawet podobny. Natomiast co ciekawe, jeszcze warto wspomnieć, bo mały wos jest synem tego słynnego wosa 94, którego tutaj mamy na zdjęciu. Tutaj też zdjęcie wydrukowałem, akurat, żeby pokazać. Jest to gołąb pochodzący oryginał z hodowli Hańca Wilegorica. Tych dużo gołębi z tej hodowli możemy sobie zobaczyć tutaj chociażby u nas na stronie. Tam nie pamiętam, kiedy u niego byłem, Wisien. Chyba ze 150 do 200 sztuk tych gołębi sfotografowałem tam, że na pewno gołębie z nim spokrewnione możemy tam zobaczyć. Natomiast tutaj ten wos 953 wydał tego małego wosa 94. Tego małego wosa. I co ciekawe, kolega Krzysztof tutaj jak w odręcznym takim pismem napisanym, odręcznie napisanym pismem reklamuje go niejako jako gołębia, który bardzo powinien się sprawdzić na dalekie i dystanse w kategoriach też C i kategorii maraton. Tak jak warto też podkreślić, że to z tego gołębia o numerze 7396 małego wosa wywodzi się pierwszy i drugi lotnik oddziału Żary. Także zobaczmy, takiego gołębia mamy na aukcji, warto się nim zainteresować, a co ciekawe, nie jest to gołąb, który był w ogóle przeznaczony do sprzedaży, gdyż oni nie mieli akurat, kiedy ja do nich zadzwoniłem, żadnego na sprzedaż, ale Krzysztof z tych gołębi, które sobie specjalnie uchował do rozpłodu, tak jak tutaj w tym piśmie napisał, przeznaczył go z tą myślą, żeby tutaj poszedł na tą aukcję, a on był pierwotnie przygotowany dla nich właśnie do rozpłodu. Zresztą widzimy tą barwę jego, on jest bardzo, bardzo podobny zarówno do swojego pradziadka. Przepraszam, to jest pradziadek, wos 94 i tutaj do swojego dziadka. Także takiego gołębia mamy tutaj u nas na aukcji. A gołębie z tej linii wosa 94 się sprawdzały już u wielu osób, które nabyły wcześniej gołębie pochodzące od rodziny Łepuch, bo tymi gołębiami i niewątpliwie wielu, można to sobie prześledzić po wynikach i zapytać się, znaleźć też na stronach internetowych informacje, wielu, wielu hodowlach się sprawdzały, bo o tym, jakie sukcesy mieli rodzina Łepuch na wystawach ogólnopolskich i też innych europejskich i po prostu wszędzie, to po prostu możemy się dowiedzieć, przeglądając chociażby filmy, które kręciliśmy i na scenie wielokrotnie widzieliśmy, czy to Krzysztofa, czy Ireneusza, czy też panią Dorotę. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym gołębiem. Proszę bardzo, zobaczmy, on tak wygląda. Skrzydełko ma w ten sposób uformowane. On już może spokojnie, kto go nabędzie, może go spokojnie wprowadzić od razu do rozpłodu. Także bardzo dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dobrze, a zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym gołębiem. Do zobaczenia.